Halo, halo, witamy wszystkich bardzo serdecznie, już siedząc na swoich miejscach, na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. Specjalnie dla Państwa przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Jeśli osiągną korzystny rezultat, Ben Yedder! Brawo, cudowna parada, będą to pokazywać w skrótach. Wrzuca piłkę przed bramkę. Nic z tego, oddalają teraz zagrożenie. Holuje piłkę, widać, że czuje się z nią pewnie. Niepewnie teraz to zagrywa, chyba chciał to wybić daleko. Ben Yedder w posiadaniu piłki. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Znakomite wejście, choć rywale mają wrzut z autu. Messiego. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Ma trochę przestrzeni, może próbować wrzutki. Przycisnęli rywala już w środkowej strefie. Opłaciło się. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Postacią numer jeden w mediach. Przed tym spotkaniem był Kylian Mbappé. Takie wyróżnienie spotkało go nieprzypadkowo. W każdej drużynie jest potrzebny taki zawodnik, który potrafi przyspieszyć, z piłką czy bez. Swoimi zagraniami dyktuje i zmienia tempo gry całego zespołu, a właśnie to potrafi być śmiercionośną bronią w starciu z każdym rywalem. Mbappé teraz przy piłce. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Szansa na objęcie prowadzenia, a jednak offside, chociaż wydawało się, że podanie jest w tempo. Ja nie jestem wciąż do końca przekonany, jeśli tam był spalony, to minimalny. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka, czy tylko upomnienie? Z piłką teraz Angel Di Maria. Bez faulu, czyściutki odbiór. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Teraz okazja przed nim. I strzelają gola! To jest bramka, która winduje ich na pozycję do awansu. Ależ to ważne trafienie. Radość, wielka radość. Jeśli tak to się skończy, czeka ich zasłużony awans. Azpilicueta przejmuje teraz piłkę. Ależ on ma spokój. Zawodnicy Saints zaczynają budować akcję. Takie zagranie nie mogło zagrozić bramce. Dobra presja teraz, mają piłkę. Milinkowicz-Savić, precyzyjnie. Ederson zalicza teraz niewiarygodną interwencję. Daleka piłka z rogu. Zagrożenie zażegnane przez linię obrony. Mądrze, piłka wycofana ze skrzydła, ale strzał zablokowany. Nic z tego nie będzie, mamy spalonego. Dziku. Kante. Niecelne podanie, N'Golo Kante. Ciro Immobile przy piłce. I Maria, tak. Jest, Ederson broni ten strzał, ależ niewiarygodna parada. Teraz piłka bezpiecznie ląduje w rękach bramkarza. Było mu znacznie łatwiej niż jeszcze przed momentem. Tak, rywal miał naprawdę świetną okazję do strzelenia gola. Nie wykorzystał jej. Akcja trwała dalej i dopiero teraz golkiper łapie piłkę. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka, mogą grać swoje. A akcja Saints może przynieść owoce. Nie, nie tak. Źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. Offside. Szkoda. Byłaby szansa. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Ależ kapitalne zachowanie w obronie.
uratował swój zespół bez dwóch zdań. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? I z piłką Immobile. Do Messiego. Była okazja. Bramkarzowi pewnie zrobiło się gorąco. Tymczasem piłka opuszcza boisko. Azpilicueta. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Immobile teraz przed szansą. Piłka wybita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Dobry pressing. Odebranie piłki pod polem karnym. Di Maria! Gol! Remis! A więc wszystko zaczyna się od początku. To naprawdę świetna wiadomość dla samego widowiska. Po tym golu jest 1-1. O, ładnie teraz minął w biegu obrońcę. Przejmuje teraz spokojnie piłkę. I Azpilicueta. Mbappé teraz przy piłce. To była kluczowa interwencja. Bez niej byłoby krucho. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Obrońcy muszą szybciej odbudować ustawienie. No i po ataku zagrożenie minęło. Piłkę otrzymuje Milinkowicz-Savic. Ależ uderzenie. Aż szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł dobry. Więcej takich prób, a któraś w końcu wejdzie. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Franck Kessier, Milinkowicz-Savic, Messi, Milinkowicz-Savic. Ależ to była niebezpieczna sytuacja. Doceńmy obrońcę, naprawdę. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Kontra. Muszą się szybko cofać. Ben Yedder w posiadaniu piłki. I strzelają gola! To jest bramka, która winduje ich na pozycję do awansu. Ależ to ważne trafienie. Radość, wielka radość. Jeśli tak to się skończy, czeka ich zasłużony awans. Mamy teraz wynik 2-1. Sędzia przerywa grę. To chyba dobra decyzja, choć odłożona w czasie. Przywilej korzyści nic im nie dał, będzie więc wolny. To skok do rywala i po akcji. Kanté. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Gospodarze mają trudność. Spalony. A mogło być tu groźnie. Milinkowicz-Savic. Podanie przyjmuje Aubameyang. Podanie dochodzi do Milinkowicza-Savicza. Rykoszet, oddalone zagrożenie. Poza tym, że będziemy jeszcze mieli rzut rożny. Przejmują teraz piłkę. Dobrze się ustawili. Mogą wyrównać stan meczu. Udana interwencja. Tu już było naprawdę groźnie. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Nie pozwalają, by dośrodkowanie doszło. Wybicie piłki. Leo Messi.
Pierre-Emerick Aubameyang. A akcja Saints może przynieść owoce. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Koulibaly nie zaspał w obronie. Przejął piłkę. Messi na skrzydle. Ma miejsce. Co zrobi? Nie śpieszy się. Może czymś zaskoczy. Znakomicie teraz zagrał w obronie. Piłka odzyskana. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Doskonała piłka za plecy obrońców. Będzie zatem rzut rożny. Pole karne, głęboko teraz. Nic z tego. Oddalają teraz zagrożenie. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie? Dobre podanie do Aubameyanga. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Udane wejście. Akcja przerwana. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Sędzia nie może tego nie gwizdnąć. Oczywisty faul i rzut wolny. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby trochę przyhamować zapędy obu drużyn. Pierre-Emerick Aubameyang. Nie najgorsze było to uderzenie z wolnego, ale brawo bramkarz. I Azpilicueta. Kanté. Ben Yedder w posiadaniu piłki. I broni bramkarz! Coś niebywałego! Wszyscy sądzili, że będzie gola jednak. A teraz dwóch zawodników z ławki wchodzi do gry. Rzuca piłkę przed bramkę. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. Azpilicueta przejmuje teraz piłkę, ależ on ma spokój. Ivo Korigi. Wyraźny spalony, kilkumetrowy. Przecież musiał to widzieć, złe zagranie. Pierre-Emerick Aubameyang. Walczą do końca o wyrównanie. Może jeszcze zdążą z tą akcją. Dobrze obroniony strzał. Decyzją arbitra wznowią z narożnika. Okazja, by w końcówce pozbawić rywali prowadzenia. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Obija bramkę, ale piłka ciągle w grze. Ryzykownie, ale skutecznie. Co za pech. Tym bardziej, że gdyby piłka poleciała ledwie odrobinę celniej, strzeliłby w samej końcówce gola dającego remis.
Takie podanie nie miało szansy dojść. Ależ teraz przegląd pola. Bramka padłaby prawie na pewno, gdyby nie ta interwencja. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Marquinhos, Kanté, Divock Origi. Teraz stworzył sobie szansę, uwaga! Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. I oto rozbrzmiewa ostatni gwizdek. A to znaczy, że mogą już świętować, bo w tej chwili...